Siemaneczko, z tej strony Michał Michaleczny-Rosiak, a ze mną już dzisiaj Konrad Respajt-Słomiński. Witam, cześć, cześć. I dziś porozmawiamy o jego karierze. Trenerską karierę zacząłeś w ulubionej drużynie Polaków na niemieckiej scenie. Jak wyglądało twoje przejście do Austrian Force? Znaczy, to było trochę tak, że gdzieś na koniec splitu, może tak w połowie splitu, pojawiłem się w Debuts One pod wodzą Kasperskiego. Kasper dał mi taką możliwość dołączyć do zespołu, bo drużyna sobie średnio radziła i trochę, powiedzmy, już były takie, wiesz, no, próby ratowania zespołu, jakkolwiek go spojenia od środka znowu, bo no, mimo wszystko tam było dość słabo. Ja doszedłem do teamu w momencie, w którym usunięto zawodnika Oniku Biosun, a doszedł zawodnik Oniku Eisner, także dość tam, powiedzmy, szybko, aczkolwiek przez to, że ten team no, jakby nie ogłosił mnie nic, to tak, tego teamu nie miałem wpisanego w swoją Leaguepedię, ale od tego gdzieś tak, powiedzmy, zacząłem. No i kiedy Kasper, powiedzmy, na split zimowy, tak, szukał nowego teamu, no to znalazł sobie właśnie team Austrian Force w drugiej niemieckiej i tam dołączyłem wraz z nim. To nawet w ogóle był pierwszy team, w którym cokolwiek mi za e-sport zapłacono, bo tam naprawdę na tej drugiej niemieckiej scenie warunki są znacznie lepsze niż pewnie w pierwszej polskiej, nie? Więc tak się znalazłem, no i gdzieś bardzo tam się pojawiłem, bo poznałem tam wiele fajnych zawodników, jak na przykład Harpuna czy Vertigo, a też, powiedzmy, odświeżyłem kontakt z Arianą czy ze Sleeperem, nie? Także no, byłem bardzo, bardzo mocno zadowolony, że dołączyłem, mimo że ten split był taki raczej słaby. Ja tam zajmowałem się głównie coachingami pozycjonalnymi, czyli generalnie jakby byłem sobie takim jakby ala asystentem trenera. Pojawiałem się na niektórych treningach, na niektórych nie, a głównie jakby spotykałem się one-on-one z zawodnikami, nie? I ile ci wiedzowo dał ten etap? Ile nauczyłeś się od Kasperskiego? Tutaj generalnie najbardziej nauczyłem się od Kaspra, jak zarządzać drużyną, bo myślę, że jakby pod tym względem Kasperski zawsze był bardzo, bardzo takim właśnie trenerem, no, pod tym względem super charyzmatycznym i tak dalej. A najbardziej mi chyba jako takiego, wiesz, jakby takiego boosta pewności siebie dało to, że to był pierwszy raz, kiedy w ogóle prowadziłem drużynę, w ogóle prowadziłem cokolwiek po angielsku, nie? Więc kiedy musiałem, wiesz, jakby pierwszy raz w życiu w ogóle otworzyć swoją buzię po angielsku do innego zawodnika i zacząć go trenować, no to od razu zobaczyłem sobie, aha, tu mi szwankuje angielski w tym miejscu, tu mi szwankuje to, to i to, i tak bardzo, bardzo mocno to gdzieś tam potem kładłem nacisk, jak już się przygotowałem do kolejnych zespołów. No i po latach już mogę powiedzieć, jakby to było bardzo dobre doświadczenie. No i każdemu trenerowi, który jest w Polsce, no polecam w ogóle spróbować swoich sił, czy to z zagranicznym składem, czy to po prostu za granicą, nie? Że na pewno split, z którego sporo można było się nauczyć i wyciągnąć. Rozumiem. A czy nie uważasz, że Kasperski, jeszcze zostańmy przy nim, jest niedocenianym na scenie trenerem? W końcu poza tym drugim splitem w Devil's One szło mu całkiem dobrze. Kasper na pewno ma to do siebie, jeżeli jest jakby tutaj mowa o nim jako trenerze, jest po prostu charyzmatyczną osobą, nie? A takich osób zawsze brakuje w e-sporcie, bo e-sport raczej mi się wydaje, że albo jest, przynajmniej teraz aktualnie mam takie wrażenie, że trochę jest złożony z takich ludzi, którzy gdzieś stoją w cieniu, mało publikują, mało są aktywni i brakuje takiego genu lidera, a Kasper po prostu był dobrym liderem i ja mu to zawsze powtarzałem, jak gdzieś rozmawialiśmy, że może miejscami tej wiedzy merytorycznej mu brakowało, ale to umówmy się, jakby brakuje jakby każdemu tej wiedzy merytorycznej, gdy odnosimy się do kogoś, tak? W sensie, gdybym ja teraz zaraz się odnosi do trenerów, dajmy to, nie wiem, z LFL-a czy z Prime League, no to oczywiście ta przepaść wiedzy no, będzie występować, ale Kasper pod tym względem na pewno potrafił jakby spoić zespół, no i sprawić, że ten zespół funkcjonował pod tym względem, że to był po prostu charyzmatyczny i naprawdę gdzieś zawodnicy na tym mu ufali, na tym polegali. Przynajmniej z tego, co wiem, jak to było w Devil's One jeszcze raz Amulka, czy na przykład w Devil's One, kiedy to właśnie Skipper i ja tam, powiedzmy, no, tą swoją przygodę ja rozpoczynałem obok Slipera, tak, bo to też ważne, tam gdzieś, powiedzmy, w tym pierwszym Devil's One pojawiłem się właśnie dlatego, że znałem się od początku dobrze ze Slipperem. Wróćmy teraz do ciebie, gdy już w maju 2020 roku zastąpiłeś właśnie Kaspra w roli głównego trenera Gentlemanów. Co wtedy latem celowaliście? Wiesz co, no generalnie celowaliśmy w lepszy wynik niż na powiedzmy na wiosnę, bo tam chłopaki generalnie zebrały się i uznały, że staną tym składem, ale będą raczej szukali lepszego, powiedzmy, takiego coaching staffu dla siebie, bo tam nie dość, że i trenera wymienili, to jeszcze wymienili tam chyba tych analistów,
co byli, bo nie do końca byli zadowoleni z ich pracy. Finalnie pojawiłem się ja. Ja oczywiście, powiedzmy, starałem się jak najlepiej wejść w rolę tego szkoleniowca, aczkolwiek to było trudne i myślę, że dość dobrze to obrazowało to, że przez większość splitu mieliśmy 10 miejsce. Na koniec gdzieś tam, powiedzmy, dzięki takim wspólnym, trudnym rozmowom doszliśmy do tego, jak chcemy grać w ligę i te czwarte miejsce wpadło lepiej w sezonie zasadniczym, a potem w playoffach. To był to taki, wiesz, istny roller coaster w sumie naszych takich, wiesz, oczekiwań i potem takiego właściwie no, zdania sobie sprawy, że no w sumie no, nie szło nam najlepiej w tym splicie, ale w końcu lecieliśmy na te ostatnie tygodnie, znaleźliśmy taką formułę, na którą gdzieś trudniej było odpowiedzieć połom. No i plus też połączyło nas to, że do faktycznie jakby mieliśmy już razem sporo ogrania. No i pamiętam to tyle z tego splitu. Już trochę powiedzmy, ta, wiesz, ta pamięć nie jest aż taka żywa, jak była kiedyś, ale na pewno jakby cieszę się, że powiedzmy ten split się wydarzył. Od tego 10 miejsca tam się nam finalnie udało odbić. Finalnie też nie dokonaliśmy żadnych zmian, tylko całym składem dostaliśmy. Myślę, że gdyby ta sytuacja była trochę mniej napięta, gdyby nie było tego widma relegacji, bo tam jakby trzeba to o tym wspomnieć, że tam ta wizja relegacji była do samego końca obecna w tych gentlemanach, no to powiedzmy sobie szczerze, że być może na tej HG1 poszłoby lepiej. Tam na HG1 w tej mapie, która właściwie dzieliła nas od przede wszystkim Lana, a przede wszystkim także od EMEA Masters, czy tam wtedy jeszcze EU Masters, no to wiele rzeczy się, powiedzmy, bardzo złych wydarzyło, tak? Nie dość, że jedna osoba była chora, jedna miała okropne problemy z internetem, dostawała DC-ki. No i to rzeczywiście takie już ogólne zmęczenie tym całym splitem, no bo trenowaliśmy bardzo dużo, to trzeba powiedzieć, no i na koniec dopiero splitu dostawaliśmy takie naprawdę, naprawdę dobre screamy i na te top-topowe drużyny sobie dobrze radziliśmy, no ale powiedzmy zabrakło gdzieś może tej formy, może powiedzmy gdybyśmy trochę lepiej split rozplanowali, to by nam poszło to lepiej, ale z ogólnego samego wyniku byłem bardzo, bardzo mocno wtedy zadowolony i dalej jestem. A jak odbierałeś odbiór fanów? Wtedy powstał ruch respajtowców, budowało was to przed meczami? Tak, no jakby chłopaki generalnie gdzieś bardzo mocno działają na social mediach, tutaj głównie to był Sleeper i Badlega. No i cieszę się, że mogłem, powiedzmy, do taką małą cegiełkę spośród właśnie swoich znajomych, bo pierwotnie jakby gdzieś tam respajtowcy to właśnie grupa moich znajomych, która mnie wspierała i dalej wspieranie, także to powiedzmy jakby byli znajomi z różnych takich kręgów, ale głównie skupieni tym, że A, znają mnie, no i B, lubią Lola i też jakby C, jeszcze lubili Ultraligę, chociaż część z tych ludzi po prostu przychodziła tylko na mecze Ultraligi, no żeby zobaczyć jak mi idzie i gdzieś tam dołączyć do tego, powiedzmy, skandującego tłumu, na pewno to było coś miłego i chłopakom się bardzo, bardzo to podobało, nie? Że ktoś tam kibicuje i że cały Twitter właściwie był zespamowany wiadomościami. Zakładam, że takiemu niedzielnemu widzowi gdzieś tam, powiedzmy, to mogę przeszkadzać, nie? Że robią spam na czacie ludzie, ale jakby nas to niosło, nas to cieszyło, bo no, gdzieś taki chaos, który my robiliśmy na Rifcie, też odzwierciedlał ten Twitch chat wtedy, nie? Także no. Zdecydowanie był ten hype. A ten rok zacząłeś od pracy w Exit. Jak wyglądało twoje przejście do tej formacji? Wiesz co, to bardzo płynnie wyglądało, bo gdzieś generalnie w maju Gentleman's Gaming powiedziało mi, że ma być jakiś nowy sponsor dla ich drużyny i że ma się odbyć rozmowa z jakimś takim człowiekiem. Ja przez to, że jestem dość nowy we sporcie, no bo ta kariera jest dość krótka, nie wiedziałem zupełnie, co to jest, no i na jednego kola ze mną połączył się Ferakton, czyli aktualny coach, a były menadżer tego projektu Exit, w ogóle taki chyba ojciec, pomysłodawca tego przejścia do tej Ligi Polskiej. No i to wyglądało tak mniej więcej, żebyśmy mieli krótką rozmowę, 45 minut, a wyszło na to, że gadaliśmy chyba 3 godziny, 3,5 godziny o LoLu i to była w sumie analiza gierki, ale skończyło się tak, że chyba przyszliśmy przez wiele gierek. No i potem była długa cisza i nagle gdzieś we wrześniu pamiętam, że dostałem jakby informację, że wchodzi nowa drużyna do Ultraligi i że chcą mnie na head coacha. Ja byłem na początku sceptyczny, bo potem w splicie w Gentleman's Gaming wiedziałem, że no w roli head coacha jeszcze się tak aż bardzo mocno nie widzę, szczególnie jeszcze jako osoba, która miałaby samodzielnie składać swój pierwszy zespół, no ale generalnie jakby zaufali mi na tyle, że uznali, że dobra, spróbuj zbudować i właściwie już we wrześniu, albo może tak bardziej na początku października byłem dogadany z tym zespołem, a w październiku już byłem podpisany, nie? Także to bardzo, bardzo szybko i tutaj generalnie ten projekt miał być znacznie dłuższym projektem, no ale jak już wiecie pewnie, że tam już mnie nie ma, tak? Bo ten projekt gdzieś tam, powiedzmy, się skończył. Co do samej drużyny, to drużyna miała po prostu chyba zupełnie inną wizję i gdzieś czasem po prostu się trochę pozmieniały tam i priorytety i z tego co wiem, cała w ogóle drużyna przeszła taką dużą restrukturyzację, a ja załapałem się trochę jeszcze takie jakby stare, powiedzmy, plany Exit, przez co no z czasem, powiedzmy, jakby z tego zrezygnowali, trochę bardziej taką włoską stronę poszli,
i chyba trochę jakby zupełnie inne rzeczy, no bo miał być gaming house w Polsce budowany, tak, albo wynajmowane EPC na ten split Ultra League aktualny, a z tego co wiem, no to zawodnicy zgrali z domu i nie było nawet żadnego bootcampu, nie, więc jakby te plany trochę się powiedzmy zmniejszyły, ale no mam nadzieję, że Exceed dalej pozostanie w Polsce i będzie dalej działało jakby prężnie i dzielnie, no bo to jest organizacja, która na pewno no wnosi trochę takiego powiewu świeżości, trochę powiedzmy jest to taka narracja, że to jest jakaś taka drużyna włoska. Z tego co widzę dalej w ogóle są aktywni na social mediach i się zakończy, to dalej coś tam powiedzmy postują, więc też duży ukłon w ich stronę w tym kierunku. No i ogólnie powiedzmy jakby sobie szczerze też no jakby byli powiedzmy gdzieś takim dla mnie pierwszym kontaktem z takim naprawdę profesjonalnym e-sportem, no bo sam bootcamp w EPC, czy możliwość powiedzmy pracowania z Dywaniną, Makiem, a także Santim, to była coś, co jakby takie doświadczenie, którego nie dostałbym w żadnym innym teamie, no bo w żadnym innym teamie nie mógł pozwolić sobie na takie osoby w ogóle w swoim coaching staffie, nie? W sensie no pewnie jakby to wiadomo, że raczej to jest miejsce w budżecie na jedną osobę i to tak powiedzmy ta osoba i tak dostaje jakby bardzo, bardzo mało pieniędzy, a tam no powiedzmy jakby ta struktura była dość jakby klarowna i chcieli jakby budować właśnie skład bardziej przez coaching staff, przez co ja miałem właściwie no większe pieniądze na coaching staff niż na zawodników, nie? Także tak to miało wyglądać, mieliśmy właśnie jakby na początku zbudować taki potężny trzon tego coaching staffu, żeby on na lata przetrwał. No plany się zmieniły, wiza się zmieniła właściwie chyba na początku stycznia czy lutego, więc no gdzieś oczekiwaliśmy trochę tego, że ten kontrakt będzie ze mną rozwiązany po tym splicie. No tak się finalnie też stało, nie? W sensie przez te wyniki, które tam były, no to się finalnie kontrakt po prostu ze mną rozwiązał. Właśnie, jak przebiegała twoja współpraca z Sanchim i z Dywaniną? Dla Sanchiego to był chyba debiut, co nie? Tak. No Sanchi aktualnie generalnie jest jednym z moich najlepszych znajomych, także jakby gdzieś dalej mamy powiedzmy bardzo dobry kontakt i Sanchi po prostu zaczynał od tego, że gdzieś tam przyglądał się pracą do Wilpiotra i sporo spędził czasu, żeby z nim porozmawiać. No i wiesz co, myślę, że dalej generalnie jakby Sanchi rozwija się w tempie, który mnie zaskakuje codziennie, bo no Sanchi naprawdę jest tutaj taką wchodzącą gwiazdą coaching staffu, myślę, w Polsce, przez to jak on bardzo ogarnia sprawy informatyczne, matematyczne i tak dalej, więc pod tym względem praca z Sanchim to jest takim czymś odświeżającym, a z drugiej strony praca z Dywaniną to oczywiście praca z bardzo dobrą osobą, która jakby już miała sporą wiedzę w ręce i właściwie no sam Dywanina otworzył mi bardzo mocno głowę na pewne rzeczy, jak analizować w ogóle gracza, jak do niego podchodzić i sam w ogóle proces znajdywania Waeny, czyli zawodnika, który w sumie trochę uratował split w Exceed, no to było coś, co było dla mnie jakby no bajeczne, bo Dywanina właściwie napisał program, tak, czy takie bardziej kalkulacje poprowadził, którego zawodnika można ściągnąć z innego regionu, który będzie po prostu lepszy od RIB-u w tych miejscach, które po prostu potrzebujemy, żeby było to lepsze. Tutaj nie będę zdradzał, jak tam powiedzmy to wyglądało, bo tutaj być może to być jakiś tam know-how Dywaniny, aczkolwiek no naprawdę byłem wtedy pod wielkim wrażeniem, że on jest w stanie takie rzeczy właśnie z samych danych wyciągać, no i jak wiemy też Vena, no że tak powiem, bardzo dobrze się naszego teamu wpasował i szybko zaaklimatyzował. Wprawdzie no, nie udało się tych playoffów zrobić wtedy z Exceed, być może to po prostu za późno ta zmiana była przeprowadzona, aczkolwiek mówię, jakby tutaj sam coaching staff był naprawdę świetny, no i jeszcze na koniec jakby warto wspomnieć o Maku, który pozostał w Exceed, potem następny split i pewnie przed nim kariera będzie równie świetlana, bo to myślę, że jeden z najlepszych aktualnie polskich coachy, który powoli będzie się przebijał bardzo, bardzo do takiej świadomości takiego typowego gracza, fana, trenera, więc jakby no warto niego okiem rzucić, bo no robi świetną robotę i już w Exceed to było bardzo, bardzo mocno widać na tym splicie. Nie wiem, jak w tym splicie mu poszło, bo ten nasz kontakt był powiedzmy taki trochę luźniejszy, ale no wtedy pamiętam, że naprawdę byłem pod wrażeniem jego wiedzy. Chyba tyle, co mogę o całym tym projekcie powiedzieć. Myślisz, że grając od początku z WN w składzie dotarlibyście dalej? Jak myślisz, jaki byłby wasz szczyt wtedy? Wiesz co, tutaj problemem byłoby, to warto powiedzmy jakby tego słonia w pokoju zadresować, że ten skład był składany z zupełnie innym środkowym, czyli Arianą, nie? Ariana sam koniec takiego jakby sezonu wybierania no, zdecydował się, że trafić do Alirobanku na topa, tam się ta furtka otworzyła, ponieważ bodajże chyba Kackos poszedł finalnie do Ligi Tureckiej przez to, że pieniądze się powiedzmy nie zgadzały z tego, co tam jakby informacje doszły. Ja dostałem taką informację właściwie od Ariany, a jakby dla mnie najważniejsze zawsze było to, żeby no, zawodnik miał jak najlepsze możliwości rozwoju,
z tego co wiem, Mariana był bardzo zadowolony z pracy z Bezumem i z Alior Bankiem, także no, jak się z tego cieszę, ale gdybym teraz miał to powiedzmy robić, to pewnie po prostu podjąłbym decyzję, żeby na nowo zbudować skład w ciągu tego ostatniego tygodnia, a nie pozostawać z tym samym szkieletem, który zbudowany był właśnie wokół Ariany, który miał być takim powiedzmy naszym spoiwem i raczej poszedłbym po skład zupełnie inny, nie? W sensie może, nie wiem, zostałoby dwóch zawodników z tego składu, ale no tam powiedzmy gdzieś już mogę zdradzić, że tam jakby wiesz, góra naciskała trochę na to, żeby ten skład już podpisać, byli zadowoleni z tego składu na początku i tak dalej, więc no no powiem, że to też nie był skład, nie? Tylko jakby dla mnie to się od samego początku no nie grało, bo finalnie nam gdzie wylądował Ribu, który no do tego składu raczej nie pasował, a wiemy na przykład, jak sobie świetnie radził teraz Ribu, kiedy wiesz, miał warunki do tego stworzone właśnie takie, jak on chciał, nie? Więc tutaj bardziej patrzę na to, że to nie była wina jeszcze jednego zawodnika i to nie byłoby tak, że Vaena powiedzmy jakby by to wszystko odmienił, tylko po prostu ten skład był od samego początku źle złożony, no bo miałoby to być zupełnie inne granie w League of Legends. No i po prostu jakby trzeba tą porażkę na siebie przyjąć, tak jakby ja sobie na siebie ją przyjmuję, nie? To była moja wina i mój błąd, no i konsekwencje ponieśliśmy takie, że te ósme miejsce bodajże zajęliśmy w tym sezonie wiosennym jako exit. Latem znów zmieniłeś zespół, dołączając do teamu SH Gaming. Jak przebiegało przejście tam i czy w ogóle miałeś jakąś ofertę od Exit, by zostać na lato? Od Exit były rozmowy, aczkolwiek ja nie chciałem zostawać na pewno, bo to by się wiązało z tym, że musiałbym dalej pracować w tym samym środowisku, które po prostu na koniec zaczęło mi już przeszkadzać. I też z tego co wiem, oni chyba nie byli zainteresowani, więc we sporcie w taki moment po prostu, kiedy jakby jedna i druga strona do końca jest zainteresowana współpracą, ale udają, że rozmawiają i chyba tak było w tym kontekście. Ja miałem sporo ofert z Ligi Arabskiej, w sensie trwały rozmowy z Ligą Arabską, z jednym czy drugim teamem, bo gdzieś tam mam kontakty i swoje znajomości, ale finalnie chciałem się skupić tylko na tym, żeby zdać magisterkę, napisać sprawa i skończyć jakby swoje studia, bo no, gdzieś umówmy się, raczej powiedzmy Liga Legend jest dla mnie taką drugą ścieżką kariery, może bardziej takim hobby, więc tutaj powiedzmy w tę stronę bym uderzał, no ale finalnie no dosłownie w ostatnim tygodniu pojawił się ode mnie jakby na wiadomościach do mnie jakby Bartosz Aparta, no i gdzieś ten skład na szybko powstał w sumie trochę tak przypadkiem, bo uznałem, że skoro mam trzech zawodników, z którymi chciałem pracować, czyli Grzybek, Addison, Vaena, no to mogę zaryzykować, możemy coś spróbować bardzo ciekawego zrobić. No i przez większość tego splitu powiedzmy, no te szanse na playoffy były dość duże, ale no właśnie, jakby czegoś myślę, że zabrakło w tym zespole, żeby te playoffy w końcu zrobić. Właśnie, czego wam zabrakło w takim razie, bo skład na papierze rzeczywiście wydawał się solidny. No skład solidny, trochę też powiedzmy jakby złożony, no nie aż tak powiedzmy dużo, jakby mieliśmy czasu na to, żeby wiesz, wszystko przemyśleć, takie opcje, kogo zawodników wybrać i tak dalej, więc tutaj powiedzmy to nam bardzo, bardzo mocno utrudniło, też nie mogliśmy w ogóle robić tryoutów i tak dalej, więc jakby tutaj całą historię już w jednym wywiadzie wcześniej mówiłem, no ale no generalnie czego zabrakło? Myślę trochę zabrakło takiej wiary do końca i takiego powiedzmy nie wiem, może skupienia, w sensie po prostu jakby gdzieś też na stanie tygodni trochę się jakby ta forma rozjechała. Czasami tak masz po prostu, że trafiasz dobrze w metę i trafiasz dobrze z formą i myślę, że tego zabrakło po prostu. Nie? W sensie, że jakby w innych warunkach ci zawodnicy dają radę, a tu po prostu zabrakło trochę skupienia, trochę meta nie siadła i się po prostu rozjechaliśmy, bo na scrimach potrafiliśmy grać na zespoły z TCL-a, stopki, na LFL-ach nawet graliśmy scrimy, czy na jakieś tam powiedzmy zespoły z Prime League, łapaliśmy pojedyncze mapy i to były zespoły no niebo lepsze, tak, które pewnie na innego zawodnika mają budżet, jaki my mamy czasami na cały zespół w Polsce. I na te teamy mój zespół potrafi wyglądać bardzo dobrze, po czym przychodził oficjal i się pojawiły porażki, jedna, druga, trzecia, nie? Więc no jakby tutaj powiedzmy sobie szczerze, że ten zespół miał ogromny sufit, ale no ten sufit po prostu nie został wykorzystany przez, no myślę, że po prostu taki ogólny brak może motywacji, może bardziej powiedzmy problemy takie złożone właśnie, no problemy bardziej złożone, czyli powiedzmy tu meta, tu te rzeczy, ale no umówmy się jakby, że ta walka o playoffy no była na tyle zacięta, że z samego końca właściwie mieliśmy szansę, ale z drugiej strony jakby no finalnie zasłużenie nie znajdujemy się w playoffach, no bo po prostu nie byliśmy na tyle dobrą drużyną, nie? Także tak to wyglądało. Te informacje o scrimach w sumie się nie spodziewałem. Scrimowaliście na te zespoły z głównych lig, w sensie z pierwszych.
Tak, jakby tutaj, no to jakby nie będzie dużą tajemnicą, że ja mam dość dobre kontakty, w takim sensie, że po prostu trzymam dobre relacje z menadżerami z lepszych regionów. No i powiedzmy, jakby przez to, że mam te dobre kontakty, to potrafię na przykład mówić takie trzy mapy na testa albo nie wiem, czasami nawet cały blok na znacznie lepszy zespół. Powiedzmy, jakby to na przykład wygląda w ten sposób, że jakby na przykład jest jakiś jeden dzień, kiedy oni wracają na przykład powiedzmy do grania, tak, albo na przykład chcą coś przetestować, tak, no to wtedy oczywiście trzeba jakby trochę się dostosować do tego rywala, no ale mówię tutaj nawet, no nie będzie tajemnicą, na przykład, że udało nam się trenować na Istanbul Wildcats, tak, czyli na topkę TCL-a, też powiedzmy na Nasr graliśmy też kilka razy, na UOL, także takie naprawdę topowe ekipy. Oczywiście tych map było 2-3, bo raczej powiedzmy ten poziom no mimo wszystko był powiedzmy, no dla nich oczywiście jakby to był gdzieś tam powiedzmy trening, ale myślę, że jakby gdzieś też zawodnicy z innego zespołu no nie patrzyli na nas jak taką wiesz, drużynę, która jest absolutną topką, bo ją nigdy nie byliśmy, tylko po prostu sobie trenowali na nas, które pewnie gdzieś tam mieli w głowie. A dla nas to oczywiście była taka świetna okazja, żeby się sprawdzić i zobaczyć. I też ja wiem po swoich zawodnikach, że jak dostają takie właśnie treningi na lepszą drużynę, to potrafią się spiąć i zagrać naprawdę, naprawdę dobrze, nie? Także no tak u nas ten sezon wyglądał, że właśnie staraliśmy się robić takie rzeczy, takie powiedzmy kreatywne rzeczy z bookowaniem właśnie scrimów. A powiedzmy też graliśmy na zwyczajne zespoły, czy to powiedzmy jakieś tam, nie wiem, ligi czeskiej, tak i tak dalej, więc jakby no takie screamy, tak powiem, mieszane były, nie? Czyli raz takie. No im dalej w las, im dalej w split, tym trudniej było nam znaleźć coś dobrego, aczkolwiek na początku, no mówię, te dobre screamy wpadały właśnie przez to, że mieliśmy bardzo dobrych zawodników, na papierze takich bardzo dobrze rozpoznawalnych zawodników, plus jeszcze oczywiście, jeżeli chodzi o tych polskich zawodników, czyli o Grzybka i o Daysona, no to tutaj ta łatwość dawało to, że mieli zawsze bardzo wysokie elo, nie? Także to kiedy menadżerowie bukują takie screamy właśnie, no to powiedzmy jakby łatwiej to o to powiedzmy o te dobre treningi, nie? Wracając do Ultraligi, jest ktoś poza playoffami, bo o nich jeszcze porozmawiamy, kto w tej fazie zasadniczej cię zaskoczył jakoś bardziej? Zasadniczo no na pewno Forsaken wyglądało bardzo solidnie, nie? Także to myślę, że Forsaken fajnie wyglądało. Czy ktoś jeszcze mnie zaskoczył? Chyba nie. W sensie jakby ta liga raczej wyglądała tak, jak zakładałem. No w tej playoffach oczywiście Alior Bank, nie? Odpaliło bardzo, bardzo mocno, ale cieszę się, bo jakby ja wierzyłem od samego początku, że ta ekipa po prostu no będzie wyglądała solidnie. Jestem ogromnym fanem Manego, więc jakby no cieszę się, ta drużyna no jedzie na EU Masters. No mam nadzieję, że wygra mistrza Polski w tym roku. Czy tam bardziej Bałtyku. Myślisz, że są lepsi od Orbit Anonymo? Czy są lepsi? Nie wiem, ale jakby mam wrażenie po prostu, że wygrają te play-offy, nie? Bo tutaj raczej nie ma tak, że powiedzmy ktoś jest lepszy czy gorszy. Mam wrażenie po prostu, że spotykają się drużyny i to czasami, wiesz, decyduje dosłownie format dnia, czy bardziej przygotowanie. To trochę też było widać na Zetten, tak? Że po prostu według mnie Alior Bank wszedł lepiej przygotowany i wygrali, nie? Mimo, że na papierze zawodnicy są po prostu lepsi z Zetten, no to przyszli z lepszą formą dnia. Przyszli przygotowani po prostu lepiej i wygrali, więc mam wrażenie, że na tej fali wznoszącej chyba jakby gdybym miał stawiać, to postawiłbym na Alior Bank i też jak rozmawiałem właśnie z znajomymi, to jak byłoby właśnie mecz ZTN na Alior, to też stawiałem na Alior gdzieś tam powiedzmy po cichu, no bo no, liczę na to, że właśnie jakby dobrze zdraftują i dobrze sobie wybiorą to, co chcą zagrać, no i to się finalnie stało, nie? Więc jakby trzymam kciuki i mam nadzieję, że jeżeli właśnie jakby powiedzmy tutaj Alior Bank wygra, to potem będzie nas godnie prezentował na EU Master. Oby tak było. Jeszcze wracając do Zerotana City, bo to jest chyba największe rozczarowanie, myślę, że może nawet w historii Ultraligi. A słyszałem wcześniej głosy od m.in. Minimaćka, że ten ich skład jest lepszy niż wiosną. Też miałeś takie wrażenie? Że skład Alior Bank, czy że skład... Zerotana City. No Zerotana City ma mocny skład, na pewno ten six-man roster ciekawie funkcjonuje, aczkolwiek no, pytanie jest jakby jak wiele wnosił Noah, a jak wiele wnosi Ice, nie? Tutaj jakby porównując tych zawodników, no myślę, że Noah na pewno jest na poziomie Leca, bo gra w Lecu, ale czy powiedzmy ten skład jest znacznie lepszy? No trudno mi powiedzieć, jakby się to tak po prostu chłopaki grają, nie? Jakby zależy bardzo mocno, na pewno... Trzeba powiedzieć otwarcie, że ten skład jest lepszy pod tym względem, że coaching staff był lepszy w tym momencie, nie? Bo tam pojawiły się takie osoby, które
no, działały, czy to w LCS-ie bodajże, czy też w lidze koreańskiej, także no, coaching staff na pewno był solidniejszy w tym splicie, no ale też pytanie jakby, czy to coaching staff tutaj decyduje o sukcesie, czy czasami po prostu nie warto postawić na jednego bardzo, bardzo dobrego gracza, który po prostu jest ponad ligę umiejętnościami, jak w przypadku Noah był, tak, i on potrafić samodzielnie całą drużynę pociągnąć tutaj do zwycięstwa. Wspomniałeś też o tym, że oby Alior Bank dobrze się pokazał na EMEA Masters. Myślisz, że Polacy mają szansę w końcu przełamać tą klątwę 0-6-1-5 w grupie? No zawsze mamy szansę, nie? W sensie to jakby to powiedzmy pytanie tylko, jak będą te grupy wyglądały, więc tutaj przyjdą, zagrają i zobaczymy dopiero wtedy. Nie wiem, na jakim patchu będzie to grane, zakładam, że jakby na jednym, albo na tym, albo na kolejnym, nie? Czy tam powiedzmy no, raczej w tę stronę, więc zobaczymy, czy te komforty będą się działy. Jeżeli by to powiedzmy dalej wyglądało w tę stronę, to myślę, że spokojnie Lure Bank ma szansę ugrać i to jest znowu jakby ta formuła tego samego turnieju jest bardzo zależna od jednego dnia i jak ci pójdzie, nie? Także no, ten turniej jest trochę powiedzmy spychany, takiego właśnie, no już mnie powiedzmy, takiej zapchaj dziury lekkiej i te mecze grupowe są rozgrywane często jednego dnia, rewanże drugiego, a potem ćwierćfinały czy finały są po prostu no grane na takie powiedzmy urwanie głowy, no i mam wrażenie, że jeżeli się w dobrą formę wstrzelą, to mają szansę powalczyć, bo no, pewnie nie będą ustępować pola drużynom z powiedzmy z takich słabszych regionów, a z tych lepszych na pewno będzie duża różnica, nie? No bo to jednak jest przepaść, jeżeli chodzi o finansowanie i też strukturę, aczkolwiek warto podkreślić, że jest to drużyna, która mówi całkowicie po polsku, więc ta komunikacja polska może być takim czynnikiem, faktorem X, że tak powiem, także mam nadzieję, że może tym nam się uda wygrać. Nie? No i też są oczywiście zżyci, tak? No bo to jest chyba już dwuletni projekt, jeśli nie mylę, najpierw KNF, potem IHG, teraz dwa splity bardziej w Alior Banku, nie? Także no, ten trzon drużyny gra ze sobą bardzo, bardzo długo i mam nadzieję, że no, zbierzemy tego owoce jako ta polska scena, no bo w końcu by się przydało coś pokazać, może zainteresować nowych, nie wiem, jakichś sponsorów czy coś do tej polskiej Ultraligi. Wracając jeszcze do Was, bo to nie koniec sezonu oczywiście, zagracie jeszcze w turnieju promocyjnym. Jakie jest Wasze nastawienie przed nim? Jak zamierzacie się do niego przygotowywać? No wiesz co, jakby tutaj raczej postawimy na coś standardowego, nie? W sensie jakby ja już powoli zaczynam oglądać gierki tych drużyn, które będą z drugiej Ultraligi wchodziły i dokonujemy analizy takiej, wiesz, dokładnej. Aktualnie zakwalifikowało się Back to the Game i myślę, że drugą drużyną to będzie Darius One. Raczej nie zakładam, żeby to były jakieś inne drużyny, aczkolwiek zarówno chyba jeszcze Mividron, jak i ten European Service Club jest w walce. Aczkolwiek ja drugą Ultraligę oglądałem cały powiedzmy split, no bo miałem tam znajomych, którzy gdzieś mnie powiedzmy no, motywowali do tego, żeby oglądać tę ligę właśnie dla nich, a no B miałem też taką negatywną motywację, to że te relegacje właściwie, no wchodząc w split chyba mieliśmy 70% szans matematycznych, to jakoś tak powiedzmy na to, że w tych relegacjach jakby wylądujemy, więc jakby no ja wiedziałem po prostu, że na te relegacje się muszę szykować, no i dlatego też skrupulatnie oglądałem gierki, prowadziłem notatki, także coś tam powiedzmy mam gotowe na temat zarówno powiedzmy Back to the Game, jak i Devil's One, a raczej takie intensywne przygotowanie będzie miesiąc przed, albo dokładnie jakieś takie 3 tygodnie, miesiąc przed, po prostu zaczynamy z powrotem trenować i będziemy trenować, myślę, po prostu pod konkretną drużynę. Z tego co wiem, ja mam ten przywilej jako powiedzmy trener, ale jako też SK, że wybieramy sobie jakby przeciwnika, także dla nas jakby decyzja, na kogo pierwszego zagramy, no jeszcze nie zapadła, no ale też powiedzmy gdzieś patrzymy w stronę tego czwartego zespołu, tak, czyli KNF, no które formą raczej nie grzeszyło, my mieliśmy na nich raczej dobre mecze, chociaż ten ostatni był taki bardzo, bardzo mocno wątpliwy momentami, ale mam wrażenie, że po prostu w tych relegacjach jeżeli się pojawiliśmy, ale jeżeli jakby się zameldujemy, to staramy się zagrać to po prostu w dwie mapy zamknięte, tak w sensie jakby w te dwa dni meczowe gdzieś powiedzmy w to mierzyć, bo mam wrażenie po prostu, że zawodników mam po prostu o klasę lepszych i chciałbym po prostu to udowodnić, nie? Tylko zobaczymy, jak to będzie przebiegało, bo też znowu jakby nie chcę tutaj powiedzmy jakby szachować takimi określeniami. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę taki bardzo, bardzo wyrównany turniej, no i tego też życzę, bo no, jakby fajnie jest grać gdzieś powiedzmy taką rywalizację sportową, no bo wiem, że te zawodnicy z Devil's One no, ciężko trenują i szykują się na ten turniej bardzo, bardzo, bardzo mocno, więc jakby tutaj na pewno to będzie
Według mnie bardzo ciekawy turniej do oglądania. Nawet nie wiem, czy przypadkiem nie będzie to ciekawsze niż Puchar Polski, który będzie gdzieś tam na jesieni. Także no, myślę, że warto oglądać wyjątkowo, bo raczej ludzie nie oglądają tego pucharu relegacyjnego, ale to myślę, że w tym wypadku warto nadrobić, że tak powiem, i obejrzeć ten turniej, bo będzie ciekawy. No, myślę, że będzie ciekawie też ze względu na narrację, bo tu może Devils One wrócić od razu, tu być może KNF w końcu spadnie. A ty jak myślisz, kto poza wami jest najlepszą ekipą? No to według mnie to chyba Devils One, nie? W sensie jakby pomiędzy Devils One a KNF postawiłbym ten znak równości. Oczywiście jakby się zakwalifikują. Aczkolwiek też podoba mi się styl tego Back to the Game. Oni grają takie bardzo ciekawe League of Legends, mam takie wrażenie, nie? W sensie, że jest taka to drużyna, chyba zespół kumpli. Widać, że tam pieniądze są inwestowane, bo nawet chłopaki na bootcampie byli, co się nie zdarza w pierwszej ultralidze, a dopiero w drugiej. Więc jakby cieszę się, że takie drużyny będą grały. Pytanie tylko, czy po prostu nadrobią ten taki brak wynikający po prostu z doświadczenia, nie? Bo tutaj też dlaczego ja w ogóle uważam, że moja drużyna jest lepsza, no to po prostu jakby, no, jakby jest ta przepaść, która nazywa się doświadczenie, nie? W sensie jakby tutaj w grze, jaką jest League of Legends, czy w jakimkolwiek sporcie, czy w innym zawodzie, no najważniejsze jest często doświadczenie albo taki młodzieńczy polot. Jeżeli ten młodzieńczy polot wygra z doświadczeniem, to po prostu znaczy, że może moi zawodnicy powinni powoli o końcu kariery myśleć, ale mam nadzieję, że takie będzie, więc stawiam oczywiście na Devils One jako tą taką drugą najlepszą ekipę, ale tam się znaleźć, a chyba miejsca gwarantowanego jeszcze nie mają z tego co wiem, także no, no muszą udowodnić, że są warci tego, więc no, jak powiedziałem, no raczej my wypowiadamy na papierze najlepsi, jako najlepsi, ale chciałbym zobaczyć po prostu jakby bardzo równą walkę, mimo że pewnie gdzieś tam powiedzmy to będzie bardzo stresowe wtedy, jeżeli ta walka będzie bardzo równa, ale z drugiej strony no w końcu będzie po co grać, tak? No i o co grać przy okazji. Także zobaczymy. Masz jakiś mecz, który na przestrzeni tych wszystkich splitów w Ultralidze zapadł ci najbardziej w pamięć? No myślę, że ten mecz na Ago Rogue, w którym właściwie byliśmy w takim totalnym underdog position, ale chyba najbardziej pamiętam ten ostatni dzień Gentleman's Gaming w sezonie zasadniczym, kiedy czekaliśmy właściwie na wyniki i pamiętam, jak wietnamski czat właśnie już mówił, że KNF przegrało grę chyba. I pamiętam, że chyba od tego meczu, potem kolejnego, gdzie tam chyba żelazne wilki też przegrały swój mecz, zależało, jaki wynik musimy my zrobić, być może na escape. Taki wiesz, ten cały dzień meczowy, kiedy te wszystkie kolejki no, były tak jakby powiedzmy przez nas bardzo żywo śledzone i to w ogóle jest też najciekawsze, nie? W sensie zawsze ten ostatni dzień i teraz znowu było właśnie tak w tym splicie, że no właściwie od tego, jak pójdą inne mecze, zależy nasze bezpośrednie ułożenie. Czyli powiedziałbym, ten właśnie ostatni dzień tego sezonu letniego, gdzie bym jeszcze w Gentlemanach. A gdzie byś ty się widział w przyszłym sezonie? Bo wspominałeś już o turnieju promocyjnym, o Pucharze Polski, ale czy w przyszłym sezonie chciałbyś dalej pracować w Ultralidze, czy może obrać za kierunek zagraniczne ligi? Zobaczymy, co przyniesie jakby w sezonie. Jakby ja pozostaję otwarty na wszystkie oferty, aczkolwiek gdzieś powiedzmy zobaczymy po prostu, czy mi się dalej to będzie opłacało, tak? Bo tutaj trzeba powiedzieć otwarcie, że jakby no trzeba o przyszłości myśleć, tak? Ale jakby pozostaje otwarty na inne regiony, szczególnie jeszcze przez to, jak bardzo mocno aktualnie pracuję w swoim angielskim. Właściwie codziennie staram się jakieś nowe słownictwo poznawać i gdzieś powiedzmy to w tym kierunku rozwijać, także no, tym bardziej chciałbym się na nowe regiony otworzyć, więc zobaczymy. Aczkolwiek z Ultraligą łączy mnie taka więź no, bardzo mocna przez to, że fanbase tutaj jest bardzo mocno oddany i raczej jest to fanbase taki właśnie, w którym można wchodzić w ciekawe interakcje, no przez właśnie ten ojczysty język, nie? Więc jakby zobaczymy, czy jakby co czas przyniesie, ale no raczej będę przed tym luka za opartami z zagranicy, nie? Także zobaczymy co dalej. Zrozumiałe i oby ułożyło się jak najlepiej i dzięki wielkie za udzielenie wywiadu. Super, mi również było miło z tobą porozmawiać.